Hej, 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 siema ziomy, z tej strony Dave, oto kolejny ciudeczek z memów BBX-ów, a w dzisiejszym odcinku pooglądamy sobie Reddit. Mildly interesting, czyli wiecie, mildly interesting to trochę takie interesujące rzeczy, które no jak widzę są całkiem ciekawe. Pierwsza rzecz to jest okno w publicznej bibliotece, które wpada do tego, do rzeki, do strumienia, ale jajca, widać rybki, ale fajne w zasadzie, nice, dobry tak, dobry design po prostu. Tak, mildly interesting, no to zgadzam się. Rybcia jakaś płynie i kurde rybciąg i gloniksy widać, ale super, fajny widok z okna, lepszy niż po prostu normalny widok. What the fuck? Tak, mój tata znalazł twarz w swojej kieszeni, w swoich peperoniowych spodniach, ale jajca, czemu kieszenie mają wydrukowane twarz w środku? What the fuck? I to są po prostu spodnie z nadrukiem pizzy. Czemu jest, co? What the fuck? To jakiś kucharz, zdjęcie mordy kucharza albo kogoś. To kogoś, kto wymyślił peperoni, dokładnie. Aha, tak moja mój 10 trylionowy dolar z Zimbabwe jest użyty jako zakładka do książki. What? Co to jest? Trylion, czemu mają tyle cer? Reserve Bank of Zimbabwe. Mają tam pieniądze w ogóle? Ale jajca. Ale czemu są kamienie? Na obrazku, czemu są kamienie? Wszystkie kraje mają jakieś ludzi albo kogoś ważnego na obrazku, nie mają kamienie. W ich kraju ważne są kamienie, po prostu. Tak, nice. Czemu w trylionach? Trylion to już trochę za dużo, guys. Zresztą nie, to nie jest łatwe już obliczanie, to nie jest w ogóle, nie. Wow, nawilżenie do ręki wygląda jak kot, no. Faktycznie. Tak, jest troszeczkę interesujące, no zgadza się. Ten Reddit jest po prostu świetny. Czemu? Ale jajca, taki kotuś siedzi się odwrócony. Cute. Snake patrzy się przez szybę. Po prostu. Zdjęcie ma tytuł Snake patrzy się przez szybę. Snake patrzy się przez szybę. No nie wiem co tutaj. Mam mirdę. Tak, co tam robisz? Co tam sobie grasz? Co tam oglądasz? Patrzy sobie w telewizora. Bawi się w tego, w bezdomnego, bo to jest Snake. On nie ma domu i ogląda sobie telewizję, to co ty oglądasz. Masz świetnego sąsiada. What the? Wow, ale super samochód. W sensie super, ale ja bym nim nie jeździł oczywiście. Czemu ma jeszcze jedno światło tylko na środku? Cyklop samochód. Ale crazy. Taki jednoosobowy jest oczywiście, no. Malutkie auto. Czemu wygląda jak auto dla dzieci? Ma tutaj przyklejane miśki. Misiunie na tym. Nie wiem. Co? Czy widzicie na tym zdjęciu coś dziwnego? Nie? Myślicie, że to jest tylko patelnia, która ma bardzo starty telefon? Nie, tu jest kuźwa naleśnik na środku. To jest naleśnik. Patrzcie, tu się oddziela, to jest naleśnik. Tak bardzo ktoś spalił naleśnika, że jest skamuflowany do patelni. Jak można tak bardzo spalić naleśnika? Nie czaję. To jest po prostu ten level gotowania, gdy przypalasz wodę. Au, co to? Wow. Bra, dlaczego jest toaleta, która jest połączona z drugą i patrzycie się po prostu na siebie? To jest dla par, tak? Jak para se idzie i musi być wtedy obupłciowa ta ubikacja i se sracie patrząc sobie w oczy. Jak tam kupa, stary. Super, po prostu zarobisty pomysł. Nie wiem, kto tego używa, ale widzę, że jest używane, what? Ale jajca. Tak nie mają innej po prostu i są zmuszeni do używania dokładnie tej toalety. Tak figura po prostu kogoś śpiącego na ławce. Tak widzę, że nawet menele są artystyczni, że tak to ujmę. To jest trochę bardziej jak dla mnie niż... Chociaż jest trochę interesujące, ale bardziej Ja bym wrzucił to na Reddit, What? Co? Przed naszą erą ktoś... Tak na artefakcie, super stary kamieniu, ktoś w Szkocji wyrył na kamieniu siuranga. Czemu siurangę ktoś wyrył? What the heck? I to był na ścianie budynku, czyli... What? To było graffiti po prostu, jak jeszcze nie było graffiti i widzę, że nadal ludzie wtedy też rysowali siusiaki. Super, widzę, że nic się nie zmieniło po prostu. Nieważne, które są czasy, siusiaki nadal w modzie. Wow. Znalazłem dzisiaj ten fosil. Takie kurde szczątki, ja pierdzielę, czy to jest perfekcyjnie zachowane? What the heck, man? Dude, ciekawe, czy sprzedał to za jakąś super dużą sumę do jakiegoś muzeum, czy po prostu se zostawił, bo to wygląda naprawdę wiecie, super condition. What? Tak, moja mama podarowała mi w prezencie swój starodawny garnek do gotowania. Ale jajca, z lat 70. Jeszcze działa. Bro. Ktoś musiał dbać albo mało używać tego
garka, że jeszcze działa. Wygląda śmiesznie. Wow, ktoś sobie zrobił ścieżkę i zrobił sobie tak jakby płotek z butelek po winie. Czy ktoś wypił te wszystkie winka tutaj? Czy ktoś tu jest alkoholikiem? Tak jak masz po prostu problem, tak, jesteś alkoholikiem, to tak, to jest właśnie rozwiązanie idealne tego. Przekazuj, masz sobie zdobyć ogródek, jesteś najebany. Co jest ten? Jest po prostu sobie drzewo, w którym są dziurki wywiercone i tam są wszystkie te patyczki do chodzenia powbijane. Podzielmy się swoimi patyczkami do chodzenia. Też ja zawsze jak idę na jakąś wyprawę, to biorę sobie patyk do chodzenia, bo oczywiście fajnie się chodzi z kosturem. A to śmieszne, że ktoś zrobił taki se, dzieli się patykiem. No w zasadzie, jak nie zabierasz do tołu patyka, to dlaczego nie zostawić? To jest świetny pomysł. Co tu się dzieje? Wow! Siekiera pod lodem, siekiera pod lodem, ale jaja. Ktoś se stanął, taki patrzy na dół, takie, co to jest? Co jest moja siekiera, którą zgubiłem 15 lat temu? Wygląda trochę creepy, tak? Pod lodem siekiera zamrożona, tam pod spodem też koleś, który używał tej siekiery. Nie, dobra, już nie jest Halloween, czyli nie jest strasznie. Tylko w Halloween może być strasznie. Co? Tak, posiadam tytuł tego obrazka. Posiadam pudełko z przedmiotami do przetrwania, tak, do schronienia przeciwatomowego z 1962. Nieotwierane przez 59 lat. Wow, no, w sensie tak, dobrze, że nie przydało się. Dobrze, że się nie przydało, dobrze, że jest nieotwierane. Ale to już jest, też możesz wystawić na Allegro i sprzedać po jakiejś wysokiej cenie, bo to na pewno się teraz już opłaci. Wow, tak, zamrożona trawa jest tylko w miejscach, gdzie jest cień od płota. Ale jajca, ale to śmiesznie wygląda. Na początku myślałem, że to jest jakiś dziwny efekt po prostu na zdjęciu. To dziwnie wygląda. Bo to jest czarne, a to jest niebieskie się robi, jak jest biały ten, oszronione jak jest. To się kolory dziwnie łączą i mieszają bardzo. Co? Tak, w poprzednim roku upuściłem tutaj torbę i rozbiła mi się 1,5-litrowa butelka wódki i nadal cement jest czysty w tym miejscu. Ale śmieszne, tak odkaźniło ci, a ci wyczyściło wjazd, ja pierdzielę. Chociaż to też wygląda trochę coś innego, ale nie będę mówił. Wow, tak, kryształ soli, który wyhodowałem w swoim domu, ale wygląda perfekcyjnie. To jest kwadracik, to jest z Minecrafta sól. Sól z Minecraft. Wow, a w środku w ogóle wygląda śmiesznie. To mi przypomina moje te takie płytki szklane w łazience. Wygląda prawie tak samo. Co? Tak w szkole napisane na łazience, że ta łazienka jest obserwowana przez organizację wykrywania wejperów. Nie wolno wejpować w tej łazience, za dużo wejperów było w tej szkole, musimy zadzwonić na policję. Policja została zawiadomiona, super kartka. Tak na pewno nic się tam w tej łazience nie dzieje, oczywiście nikt tego nie sprawdza, ale kartka tak, wiecie, dla wystraszenia, to śmieszne, śmieszne. Wow, co to, wow, co moja dziewczyna zrobiła z ten zupkę w środku dyni. Ale czad, faktycznie przy to by działało, bo jakby się wycięło mało dyni, wiecie, jakby grube się zostawiło warstwy na ściankach, to by się nie rozwaliła, ale crazy. Tak się robi w chlebie, na przykład borszcz, no to też jest świetny pomysł. No, ale czad. Tak, to jest ten zamarznięte błoto na jego ciężarówce, ale wygląda jak namalowany las, ale super. Ale to wygląda dziwnie. Tak naprawdę, co sobie wyobrazisz tutaj będziesz widział? Bo ja widzę tutaj las, albo widzę góry, albo jakieś rzeki z daleka, ale dziwne. Wow, co? Znalazłem kawałek wraku tego samolotu w trakcie wyprawy do lasu, ale super znalezisko. Kurde, czy to się już zalicza do urban exploring? Nie, chyba nie. Chyba nie za bardzo, chociaż jakby się dało wejść tam gdzieś do środka i coś tam zaeksplorować, to nie. Ale wygląda fajnie, wygląda creepy. I zaś, że jest bardzo stary, że już dawno temu tu się coś rozbiło, by jest cały już taki brudny i obmeszony, ale fajne znalezisko. Co? What the fuck? Tak, jego miernik ma nie ma zer, ma jedną jedynkę, dwie dwójki, trzy trójki, cztery czwórki. Faktycznie, ale jaja. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3 i 4, 4, 4, 4. Ale, to chyba na reddicie ten, jakie są szanse powinno być. Ale jajca. W idealnym będzie zrobił zdjęcie. Nice, dobrze zauważył, tak? To możemy się teraz pośmiać. Co? What? Jak? Co? Kto na to pozwolił? Tak, u niego w klasie, w jego uniwersytecie rośnie drzewo po prostu w środku. Ha! To jest bezpieczne. Nie no, w sensie, w zasadzie to fajnie. Po prostu, nadal, w sensie, jak ono w ogóle urosło tutaj, jak było w klasie? Co tutaj przez te okienka idealnie światła wystarczająco dostawało? I później było dość duże. I stwierdzili, że tak, jednak wytniemy dziurę w suficie. Niech se rośnie dalej. Ale jajca. Dobra, no i na tym akcencie dziwnym zakończymy ten odcinek. To był faktycznie jest interesujący ten Reddit. Nie super interesujący, ale trochę interesujący, tak? Ma być tylko mildly interesting. No, podobał mi się. Jest ciekawy. Nie jest moim ulubionym Reddit.
bandytem, ale całkiem fajnie się oglądało, więc mam nadzieję, że wam też się fajnie oglądało ten odcinek. Jeżeli tak, to dajcie ocenkę, napiszcie komentarz, dajcie subskrypki i do następnego odcinka. Bye!